Ukochani przez Chrystusa, bracia i siostry, podczas naszych nabożeństw rozważamy, zastanawiamy się, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu nad Jego różnymi postaciami. Rozważamy po kolei, ponieważ te nasze spotkania mają charakter także formacyjny, pogłębiają naszą świadomość religijną, wiarę. To jest tak dzisiaj bardzo wielka potrzeba, bo wielu ludzi pogrąża się w ignorancji, totalnej niewiedzy. To jest jedno z dziś z największych nieszczęść współczesnych chrześcijan. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czy grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, to postawa, której człowiek świadomie i dobrowolnie odrzuca Pana Boga. Odrzuca, mówi Bogu nie, wiedząc przynajmniej trochę, że jest największym dobrem i szczęściem człowieka. Przypomnę te sześć postaw grzechów. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego, rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej, sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zazdrościć bliźniemu łaski Bożej, mieć zatwardziałe serce na natchnienia Ducha Świętego i odkładać pokutę i nawrócenie, trwać w postawie braku pokuty. Te sześć postaw dziś pomyślmy o trzeciej, sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Kilka tygodni temu, moi kochani, rozmawiałem z 20-paroletnim młodzieńcem, który był w czasie swoich studiów pół roku we Francji na Sorbonie, bardzo zdolny młody człowiek, i powiedział między innymi takie stwierdzenie, że Francja, proszę księdza, jest już dziś, Francuzi, ludzie mieszkający tam, nie jest katolicka, jest albo ateistyczna, albo muzułmańska. Wielu ludzi odeszło od Boga, mało tego, cała mentalność, która tam się tworzy, sprzeciwia się Bogu. Bardzo zastanowiły mnie te słowa, choć z różnych relacji, choćby kapłanów pracujących w krajach Europy Zachodniej, takie sygnały jasno i przejrzyście docierają. Co prawda pojawiają się małe wspólnoty w tych krajach, które są niejako odnowieniem, odnową chrześcijańskiej wiary, powrotem do korzeni, ale jest to rzeczywistość póki co znikoma. Nie wolno nam jednak tracić nadziei. Niemniej jednak fakty są faktami. Sprzeciw wobec Pana Boga. Odrzucenie tej rzeczywistości, tej wspaniałej, cudownej rzeczywistości, którą jest Kościół, sakramenty, to dziś dokonuje się także w naszej ojczyźnie, także w naszym mieście i w naszej parafii. Postawa człowieka, który neguje, że wspólnota wierzących i ochrzczonych, która formuje się w Kościele katolickim, jest drogą zbawienia. Przybywa dziś niestety ludzi, którzy mienią się jako wierzący, a nie praktykujący. Którzy popadają w duchową schizofrenię. Którzy mówią, że ja wierzę, uznaję Pana Boga, ale nie będę chodzić do Kościoła. Nie będę się spowiadać, nie będę się modlić mszą świętą, bo to księża, bo różne powody, jakiekolwiek, byleby się tylko w sposób głupi, bo tak to trzeba kolokwialnie nazwać, usprawiedliwiać. To sprzeciwianie się jednej z fundamentalnych prawd chrześcijańskich, że Chrystus założył Kościół, sam Chrystus, i bramy piekielne go nie przemogą i będzie istnieć do końca świata, choć będzie
łodzią niezwykle kołyszącą się, poddawaną różnym szturmom także we wnętrzu samego Kościoła, bo jest zbudowany z ludzi. Moi kochani, dziś w naszej refleksji pomyślmy, czy ja kocham Kościół i nasz Kościół piękny, Najświętszego Serca Pana Jezusa, który pięknieje, i nasz Kościół katolicki przez duże K. Czy jest w moim sercu takie wielkie pragnienie, przytulenie rzeczywistości Kościoła, że to jest moja rzeczywistość, poprzez którą idę do Pana Boga? Słyszy się to tu, to tam, że Kościół to czy inne, takie czy inne grzechy, takie czy inne skandale. Potrzebna jest rzeczywistość oczyszczania Kościoła, ale jakże bardzo także potrzebne jest przylgnięcie, ukochanie Kościoła, że jest uwielbienie Pana Boga w Kościele, podziękowanie Panu Bogu, że chwała Bogu, chwała moim rodzicom, że przynieśli mnie do chrztu i jestem w Kościele. Uczynimy to dzisiaj, moi kochani, już teraz, a dopełnimy tego w czasie adoracji. Kościół to wspólnota wierzących i ochrzczonych. Kto mówi, że jest wierzący, a nie praktykujący, oszukuje Pana Boga, a tak naprawdę siebie. Jakże można kogoś kochać, z kimś się przyjaźnić, chodzić z kimś z jakąś relację, kiedy się nie chce stałego kontaktu. Wyobraźmy sobie zakochanych narzeczonych czy małżonków, którzy nie chcą ze sobą kontaktu. Schizofrenią duchową, złą postawą, prowadzącą wreszcie do odrzucenia Pana Boga tak naprawdę, jest odrzucenie rzeczywistości Kościoła. I uwidacznia się to, jak już wspomniałem, choćby poprzez coraz częstsze odrzucanie sakramentu pokuty. W naszej rzeczywistości, diecezji tarnowskiej, wielu ludzi się jeszcze spowiada. Różne są jakości tych spowiedzi. My, kapłani, przeżywamy nieraz oblężenie, nie tylko w czasie świąt, ale przed wszystkimi świętymi. Sporo ludzi praktykuje pierwsze piątki miesiąca, pierwsze soboty. Chwała Bogu za to. To nasza wielka radość. Niemniej jednak trzeba nam ogromnego świadectwa, gdziekolwiek jesteśmy, dzielenia się tego właśnie, co słyszeliśmy w komentarzu przed czytaniami, dzielenia się choćby tym, że my mocno wierzymy, że Pan Jezus jest obecny podczas rozgrzeszenia, które wypowiada kapłan, że to jest sakrament, obecność Jezusa. Negowanie sakramentu pokuty w różny sposób jest sprzeciwianiem się prawdzie chrześcijańskiej związanej z życiem sakramentalnym. Sprzeciwianiem się tak naprawdę trójjedynemu Bogu, który poprzez Jezusa Chrystusa swoje słowo, swoje przesłanie, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, utworzył jeden z kanałów ogromnej łaski Bożej, jakim jest sakrament pokuty. Nieraz przykrym jest, moi kochani, kiedy osoby nawet dość mocno wydawałoby się wierzące, nie mają takiego duchowego zmysłu, że w Najświętszej konsekrowanej hostii jest rzeczywiście, realnie, substancjalnie Jezus Chrystus. Że On tu jest. I to nie jest jeszcze sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, ale być może kulejąca wiara, być może owa wspomniana przeze mnie ignorancja, niewiedza, brak formacji. Ale nieraz tego typu postawy prowadzą niektórych, zwłaszcza przemieszczających się w życiu, także młodych ludzi, do postawy
zanegowania Eucharystii, a później nawet wyśmiewania Eucharystii. W mojej posłudze księdza egzorcysty miałem okazję kilkanaście razy niestety spotkać się z sytuacją nie tylko związaną z kwestią satanizmu, kiedy profanowano Najświętszy Sakrament świadomie. To jest bardzo bolesna, trudna, przykra sytuacja. Niektóre osoby na szczęście po jakimś czasie weszły na drogę nawrócenia. Trzeba było poprzez zwolnienie z ekskomunki ze Stolicy Apostolskiej utorować im drogę z powrotem niejako do Kościoła, do pełnego życia sakramentalnego. Mówię o takim skrajnym przypadku, ale mówię też do was, kochani, dzisiaj o tym dlatego, abyśmy byli świadkami Jezusa żyjącego w Eucharystii. Abyśmy modlili się także o mocną wiarę dla nas i dla tych wszystkich, którzy są nieprzyjaciółmi Kościoła, nieprzyjaciółmi Najświętszego Sakramentu. Jak możemy postawić kontra temu sprzeciwianiu się uznanym prawdom chrześcijańskim? Możemy to uczynić choćby poprzez prowadzenie albo rozszerzenie praktyki nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. W naszym Kościele codziennie jest adoracja, Jezus w bocznej kaplicy wystawiony. Ja już mówiłem na ostatnim spotkaniu grupy Ojca Pio i powtórzę to dzisiaj, że osobiście jestem niezmiernie zaskoczony tym, że w naszej parafii około 12-tysięcznej, której jakaś część to są ludzie mający więcej czasu, tak mało ludzi na adoracji jest w ciągu dnia. A w ostatnich 5 miesiącach starałem się przychodzić o różnej porze. To jest bolesne. Nie ma praktyki w wielu rodzinach, także u dzieci i młodzieży, wstępowania do świątyni. Nie formują już rodzice. Często niektórzy bronią się, że księża o tym nie mówią. Mówimy o tym na katechezie. Nie da wiele nic nasze mówienie, jeśli rodzice, dziadkowie nie będą dawali przykładu i mówili o tym. Przede wszystkim przykład. Bardzo ważna praktyka. Bardzo ważna praktyka, moi kochani, i módlmy się gorąco, abyśmy ukochali bardziej, żywiej Jezusa w Najświętszym Sakramencie. On tu jest z nami. Moi kochani, wszyscy, którzy sprzeciwiają się prawdom chrześcijańskim, choćby tym znamy z katechizmu pamięciowego, głównym prawdom wiary, sześciu prawdom wiary, jest jeden Bóg i tak dalej, czy innym, którzy mówią nieoficjalnej nauce Kościoła, stale i świadomie wchodzą w sytuację grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, jeśli to ma wymiar stały i świadomy. Są też osoby, które wybiórczo traktują nauczanie Kościoła i na przykład mają w sobie rysy pobożności, wiele dobrego czynią, ale na przykład nie mają w poszanowaniu wielkiej prawdy, o której przypomniał Chrystus, prawdy nierozerwalności sakramentu małżeństwa. Małżeństwo nierozerwalne. Ludzie zaproszeni do tego sakramentu otrzymują dyspozycje duchowe, siły, łaskę stanu, by móc to małżeństwo przeżyć, nie tylko przeżyć, w sensie przetrwać, ale przeżyć pięknie, godnie. Wczoraj podczas wizyty duszpasterskiej spotkałem jubilatów i te dni, miesiąca, kolędy różnych jubilatów, 50-latków, 40-latków, a nawet 71-latkowie. Byłem pod wrażeniem pary małżeńskiej, 70 lat małżeństwa, w miarę jeszcze obydwoje sprawni, choć osłabieni.
sprawni także na umyśle i mówią: proszę księdza, trzeba sobie codziennie darować i przebaczać. Gdyby tak nie było, zaraz byśmy się rozeszli. Ważne jest, by to było z obydwu stron. Moi kochani, święty Jan Paweł II podczas jednego z przemówień Doroty Rzymskiej, te słowa kilka lat później zacytował Benedykt XVI, powiedział, że nikt nie może uprawiać w Kościele teologii na własną rękę. I nawiązał przy tym do właśnie tej trzeciej postawy grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Prośmy dziś Pana Jezusa przez przyczynę naszych patronów, także świętego Jana Pawła II, abyśmy byli wierni, abyśmy swoim świadectwem żywym, czytelnym i słowem dawali światu znać, że prawda Boża jest niezmienna. Różne mogą być formy głoszenia Ewangelii, docierania do serc ludzkich. Natomiast prawda Boża jest niezmienna, bo jest największym, najpiękniejszym szczęściem. Prośmy Boga, by wszyscy, którzy sprzeciwiają się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zmienili swoje postępowanie, zeszli z błędnej drogi i ukochali Kościół, wspólnotę wierzących i ochrzczonych i to wszystko, co głosi Kościół Święty, nasza Matka. Wierzę w to, co nam ogłasza Kościół Święty, Matka nasza. Amen.